Hej, cześć, witajcie. Od pierwszego przywitania na naszym kanale minęło prawie 5 lat. Właśnie dzisiaj kończy się 5 rok spędzany z wami i rozpoczyna się 6. Mam obecnie 14 lat, jeszcze kilka miesięcy i opuszczę szkołę podstawową. Tworząc ten kanał byłem dosłownie w 3 klasie. Obecnie jestem w 8. Dziękuję wam za to, że byliście i że dalej ze mną utrzymujecie. No i teraz nie wiem co zrobić, więc może opowiem o historii kanału, mojej też, i wytłumaczę parę nieścisłości. Kanał założyłem 12 grudnia 2016 roku, mając wtedy 9 lat. Wiedziałem, że rodzice raczej nie będą zadowoleni, aczkolwiek miałem youtuberskie zaloty, nawet mając i 8 lat. Jednakże cel powstania kanału nie dotyczył nagrywania. W okolicach kwietnia 2016 poznałem Zekurga i bardzo chciałem, żeby on po prostu o mnie wiedział. Moim pierwszym filmem był gameplay z Kogamy. Był po prostu okropny. Bez muzyki, bez montażu. Nawet notatnika mi się nie chciało otworzyć, więc pisałem na czacie gry. No i tutaj może pojawić się pytanie. Czemu notatnik? Nie miałeś mikrofonu? Ano, miałem. Problemem był mój głos. Jak wiecie, miałem wtedy 9 lat. Brzmiałem dziecinnie. Zresztą decyzja o nagraniu swojego głosu padła spontanicznie, kiedy byłem w szkole. Swoją drogą mikrofon, którego wtedy użyłem, dostałem pod choinkę w 2016. Działa aż do teraz. W sumie teraz to słyszycie. Postanowiłem w końcu uruchomić program Action 12 marca 2017 roku i swoje ohydne wypociny wrzucić na YouTube. 3 miesiące po pojawieniu się na tej platformie. Już wtedy wiedziałem, że bez dramy raczej nie mam szans na wybicie się, więc jeszcze jako Wistusia Joluś, czyli dosłownie na początku istnienia tego kanału, postanowiłem wykminić pewien plan. Plan, który przez naprawdę długi czas w moim życiu sporo namieszał. Już jako Windows Vista postanowiłem, że będę się wybijać na udawaniu osoby mającej obsesję na punkcie Zekorga. Na pewnym etapie naprawdę udało mi się ześwirować, bo uwierzcie mi, to nie jest nic łatwego. Z czasem wykreowana obsesja zaczęła przenikać do mojego życia prywatnego, co mi się bardzo nie podobało, aczkolwiek trzeba było to zaakceptować. I tak mieszałem Zekorga z Kogamą i innymi dziwnymi rzeczami. Do pewnego momentu. Latem 2018 na kanale pojawiła się pewna persona. Dosyć tajemnicza persona, która prawdopodobnie przyszła odwiedzić, co to za głupi system operacyjny dokleja się do gości od niszczenia systemów. Ale mi to wyszło. Na początku jego nazwa kanału stanowiła jego imię i nazwisko. Więc ten, jeżeli to jeszcze pamiętasz i to oglądasz, to ten, pozdrawiam cię, jak coś. Oczywiście nadal był Zekorg, ale na tym etapie coś zaczęło się zmieniać. No dobra, zaczyna się rok szkolny, wakacje tą na bok. I ja, bardzo zainteresowany tą nową opcją na YouTube, tworzy grupę. W jej skład wchodzą znajomi, w tym bestii. Niestety już zapomniana, Wika. I po pewnym czasie też niestety w tym momencie rozpoczyna się jeden chyba z najgorszych momentów w moim życiu, o którym, z pewnego powodu po prostu mówić nie będę. No, niestety, ale warto wspomnieć o niektórych rzeczach, ale też trzeba troszeczkę o nich się przymknąć, bo to nie było nic miłego, po prostu powiem wam to wprost. Jest listopad, Kacprowi zaczyna się nudzić na grupie, więc dodaję tego randoma. Jak się okazuje, przybłęda, która z tym pisaniem przypomina dorosłą osobę, okazuje się być jednak nastolatkiem. 30 lipca 2018 roku. Niby fajna data, ale jednocześnie potem okazuje się być jedną z tych najgorszych. Osoby, które oglądały mnie pod koniec 2018 i na początku 2019 z pewnością wiedzą, o co chodzi. Bo mianowicie chodzi o to, że Zekorgowa, jakaś tam, bo tam jest ukryty mój dead name,
Jakoś tam się związał z jakimś gościem, co chciał mieć 1000 subskrypcji bez materiałów. Wiecie, o co chodzi. No, troszeczkę niemiła sprawa. No, swoją drogą, no dobrze, że właśnie udało mi się wspomnieć o tym dead name'ie, bo tutaj właśnie też wychodzi na inna interesująca sprawa, o której po prostu nie chcę mówić też wprost. Wracając jednak do tematu związku, no wszystko było ładnie, pięknie i w ogóle, aż do sierpnia, chyba, 2019 roku. YouTube ogłasza, że usunie czaty, grupa zatem przenosi się na Discorda. No i właśnie tam, 9 września 2019 roku, Forgotten... Jezu, jakie to czytam. Forgotten. Otrzymuje wiadomość od swojej miłości, że to koniec i w ogóle... Ja tej wiadomości wam nie przeczytam, ja to w sumie nagrywam 11 grudnia, ja to muszę mieć gotowe już na jutro. Więc ja wam tego nie przeczytam, bo ja to jeszcze muszę zmontować w całości, ja nie mam ochoty się rozkleić, powiedzmy sobie to wprost. Czas leci dalej, vlogi i inne materiały dalej pojawiają się na kanale, no vlogi wylatują do pewnego momentu. Do momentu dosyć nieoczekiwanego. Gdyż okazuje się, że zekorgowa dead name... Właśnie, dead name. To jest dosyć interesująca sprawa. W sensie osoby, które są w temacie, z pewnością wiedzą, o co mi chodzi. Ja tutaj po prostu nie będę sugerować za dużo, domyślicie się sami. I niestety, z tego powodu jedna rzecz i druga rzecz, którą jest niska samoocena, po prostu kazał mi usunąć te wszystkie materiały, na których było mnie widać. Ale jeszcze przed tym udało mi się wkroczyć w świat editów, co swoją drogą widać na moim kanale. Połowa lipca. Tutaj właśnie dzieje się rzecz mega niefajna. O tym wam też nie powiem, aczkolwiek to już jest taka troszkę pozytywna. No, którą swoją drogą obecnie widzicie na kanale. Tak więc... No, na tym etapie w zasadzie zawaliło się całe moje obecne życie, jakie leciało. No i od tamtego momentu życie leci jak leci. Udało mi się przywrócić na edity i obróbkę muzyki. Udało mi się chociaż troszeczkę zaakceptować siebie takim, jakim jestem i raczej już będę. A na koniec malutka niespodzianka. Zapraszam was do oglądania. Elo, elo, z tej strony Windows Vista Home Preview i zapraszam was na pierwszy film z głosem. Siemano, z tej strony Windows Vista Home Premium. Hejka, z tej strony Windows Vista Home Premium. Siemano, z tej strony Windows Vista Home Premium. Witajcie w drugiej części, oczywiście filmiku Koga ma dzień dziecka, ala idiota. Is red till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I did. Understand that you are the one, and I can't wait to see you again. Run the Windows Vista Home Premium. I can't wait.
Hej, z tej strony ja, ten debil. Siema, z tej strony ja. A więc, hej, cześć, witajcie. Z tej strony Martusia Kuł, a... Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Węgwynowski, właściciel tego kanału.